innowacji, jaki model Państwo stosują? Bardzo ciekawe pytanie, dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście innowacje to jest rdzeń naszego biznesu. Tak, my właściwie nasz biznes polega na tym, że chcemy tworzyć innowacje, nie tylko z nich korzystać, tak, i zdobywać przewagę, ale tak naprawdę dzięki tworzonym innowacjom pozwalać zdobywać przewagę innym firmom, przemysłowi, który będzie wykorzystywał nowoczesne, innowacyjne technologie. Szczególnie namawiamy do tak zwanych innowacji przełomowych, bo one tak naprawdę pozwalają zbudować pewien skokowy rozwój. I kluczem według nas do wdrożenia innowacji jest posiadanie pewnej strategii innowacyjnej. Czyli nie tylko wdrożenie jakiejś nowinki technologicznej, ale przemyślenie, w jaki sposób ta nowinka zbuduje nasz biznes, rozbuduje nasz biznes, pozwoli stworzyć nam nowych, czy dotrzeć do nowych klientów, zdobyć nowe rynki, ale również jak zadbać o tą innowację, czyli w jaki sposób zadbać o ochronę własności intelektualnej, jak zadbać o to, żeby na przykład nasi pracownicy chętnie przynosili nowe pomysły, bo to często oni z tej linii frontu pracy, tam mają pewne pomysły i kiedy oni będą zachęceni, zmotywowani, żeby przynieść te pomysły, to dzięki temu będziemy rozwijać naszą innowację i coraz lepiej ją wdrażać. Więc system taki motywacyjny, żeby nagradzać tych, którzy są innowacyjni, którzy są otwarci na nowość. Również wykorzystanie pewnych mechanizmów, na przykład finansowych, podatkowych, które teraz zostały wprowadzone, one pozwalają zmniejszyć ryzyko, bo wiadomo, wdrażanie innowacji zawsze jest związane z nieco większym ryzykiem, bo wprowadzamy coś jeszcze niesprawdzonego, coś, co daje nam dużą przewagę, ale nie mamy pewności, że zadziała. Tak? I żeby obniżyć to ryzyko, żeby zmitygować to ryzyko, możemy korzystać z pewnych ulg podatkowych, które są obecnie dostępne i to wszystko tworzy razem pewną strategię innowacyjności i wdrożenie strategii innowacyjności to jest pewien klucz do tego, żeby się rozwijać i żeby być nowoczesnym przedsiębiorstwem i w ten sposób zdobywać przewagę na rynku. Często uczestniczy Pan w spotkaniach przedsiębiorców, świata biznesu, ale też nauki. Czy w Polsce jest dobra atmosfera do wdrażania innowacji, czy musimy się jeszcze uczyć od zachodu? Zawsze warto się uczyć od innych, niezależnie od tego, czy uważamy, że ktoś coś robi lepiej, czy nie, ale podglądać różne ciekawe pomysły zawsze warto. Tak? Nigdy nie należy jakby tylko patrzeć na siebie i wierzyć zbytnio w swoje własne pomysły, więc warto się uczyć. Ale też ważne, żeby nie mieć żadnego kompleksu, tak? Że inni to robią lepiej, że nie mamy szans, tak? Że zawsze jesteśmy jacyś słabsi. Tak wcale nie jest. Tak? Mamy bardzo dużo ciekawych pomysłów, bardzo dużo chęci zaangażowania do tego, żeby coś zdobyć, żeby się rozwijać. I nie mamy czego się wstydzić. Tak? Więc myślę, że to jest ważny przekaz. Również odwagę na to, że chcemy zakładać nowe firmy, chcemy wdrażać nowe rozwiązania, jesteśmy otwarci na nowość, bardzo kreatywni. Warto na pewno się nauczyć pewnej systematyczności i też budowania strategii. Tak, nie działać tylko spontanicznie, bo ta spontaniczność na pewno jest bardzo ważna w kreatywności, ale w kreatywności, we wdrożeniu kreatywności bardzo ważna jest systematyczność, posiadanie pewnej strategii i adaptowanie tej strategii w zależności od tego, jak zmienia się rynek, jak zmienia się świat technologii, jak zmieniają się zwyczaje, jak pojawiają się różne tak niespodziewane na przykład wydarzenia jak COVID, tak żeby nasza strategia nie upadała wtedy, kiedy dzieje się coś nowego, coś innego, coś niespodziewanego, tylko żebyśmy ją adaptowali, żebyśmy ciągle ją tworzyli i dopasowywali do wymagań rzeczywistości. Och, jest tak wiele rzeczy, że trudno coś wybrać. Chyba najbardziej jestem dumny z tego, że wdrażamy polską technologię, która została stworzona i wymyślona w Polsce. Nie musimy zapożyczać tej technologii, uczyć się, kupować ją gdzieś skądinąd, tylko tak naprawdę jesteśmy liderami tej technologii na świecie, czyli technologii fotoniki światłowodowej i czujników światłowodowych. I dzięki temu możemy szeroko wdrażać do całego przemysłu, do bardzo różnych jego gałęzi, od rolnictwa, medycyny, przez przemysł obronny, transport, górnictwo, energetykę itd., itd. I wszystkie te tradycyjne gałęzie przemysłu mogą skorzystać z technologii, którą oferujemy. Jeżeli byśmy się cofnęli 30 lat temu i zapytali się, w co warto, w jaką innowację wtedy zainwestować, każdy by powiedział,
dzisiaj, mając tą wiedzę, elektronika, mikroprocesory, prawda? Dzisiaj ktoś, kto nie używa mikroprocesoru, jest przestarzały, tak? Wszyscy tego używają. Ale dzisiaj jeszcze nie wszyscy wykorzystują światłowód jako czujnik, jako ten taki nowoczesny internet rzeczy. Najprawdopodobniej za 20-30 lat światłowód będzie tak powszechny, że będzie wszędzie wykorzystywany do właśnie internetu rzeczy, do zbierania różnych informacji, cyfryzacji otaczającego nas środowiska, warunków przemysłowych i dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji, która na podstawie tych informacji zbieranych przez światłowody będą podejmowane decyzje, dzięki temu wystąpi lepsza automatyzacja, wyższa efektywność i przede wszystkim znacznie wyższe bezpieczeństwo naszego przemysłu i codziennego życia. Gdzie je Państwo wdrażacie? Jest kilka głównych technologii, znaczy jakby zajmujemy się tylko technologiami, w których widzimy ogromną szansę rozwojową. Jest to i zarówno telekomunikacja, telekomunikacja potrzebuje przesyłu coraz większej ilości informacji i my oferujemy skokowe zwiększenie przesyłu informacji. Dzięki między innymi naszym technologiom będzie można powszechnie wprowadzać technologię 5G, co doceniła Komisja Europejska, która nam dała za to nagrodę i również takie firmy jak British Telecom, Orange i wiele innych dużych firm telekomunikacyjnych, ale to jest ten dział telekomunikacji. Natomiast my dopracowujemy tak światłowody, żeby mogły być wykorzystywane w przemyśle, żeby wytrzymywały trudne, ciężkie warunki. Więc mamy specjalną możliwość zaadoptowania światłowodów w te ciężkie warunki. Dzięki temu one nawet potrafią wytrzymać większe, trudniejsze warunki, wyższe temperatury czy bardzo niskie temperatury, gdzie elektronika już nie jest w stanie działać, tam światłowód bardzo dobrze sobie radzi. Również obniżamy zużycie energii. Z wykorzystaniem światłowodów możemy dokonywać pomiaru bez dodatkowych źródeł zasilania, bez dodatkowych baterii. Samo światło, przechodząc światłowodem, jednocześnie zbiera te informacje, nie potrzebujemy tego dodatkowo zasilać. No i uwieńczeniem tego, można powiedzieć, są tak zwane czujniki rozłożone, czyli dodajemy kolejny wymiar do czujnika, tak? Światłowód po całej długości jest czujnikiem. Nie jest to tylko pojedynczy punkt, w którym możemy mierzyć, tak jak to daje nam elektronika, ale wzdłuż całego światłowodu. W związku z tym przechodzimy do większego wymiaru, do kolejnego wymiaru pomiarów, a więc cyfryzacji, digitalizacji, otaczającego nas środowiska, warunków przemysłowych itd. A gdzie Pańska firma będzie za 10 lat? Jakie są plany rozwoju? Już jesteśmy w wielu miejscach. Nasze produkty właściwie wszędzie na świecie patentujemy, nie tylko w takich wysoko rozwiniętych technologicznie krajach jak Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone, oczywiście Europa, ale również Meksyk, Brazylia i tak dalej, tego typu kraje. Dlatego, że ta technologia zaawansowana no, wszędzie będzie wykorzystywana, prawda? Telefony komórkowe na całym świecie, w Afryce na przykład są bardzo powszechnie używane, a wydaje się, że Afryka technologicznie nie jest bardzo rozwiniętym kontynentem. Także widzimy naszą firmę właściwie prawie w każdej dziedzinie przemysłu, czy wykorzystanie produktów naszej firmy i całej grupy naszych firm. Chcemy stworzyć coś w rodzaju grupy, która będzie działała tak, jak działają rodzinne małe firmy, a jednocześnie, czyli będzie miała tego typu elastyczność i środowisko współpracy, które sprzyja innowacji, a z drugiej strony będzie miała siłę i moc przebicia ogromnych firm, takich jak Nokia, Siemens i tak dalej.